Cześć, nazywam się Daniel Chmielewski i jestem scenarzystą i rysownikiem komiksów i razem z Fundacją Sentio zapraszamy na trzeci i ostatni odcinek naszego cyklu warsztatów komiksowych. W tym odcinku skupimy się na już właściwym rysowaniu komiksu. Drugi odcinek skończyliśmy robiąc wstępne storyboardy do naszych komiksów. Na pewno dobrze jest mieć marginesy. Powiedzmy, że to będzie nasza strona A4. Można odręcznie robić, jeśli chcemy być bardziej profesjonalni. Możemy sobie ekierką albo linijką zaznaczyć jakiś margines. To jest o tyle dobre, jak na przykład robicie gazetki szkolne, że wasze rysunki nie zostaną przycięte w druku. Dobrze jest mieć taki bezpieczny obszar wokół waszej pracy rysunkowej. Ok, wymyślamy sobie teraz, jak mają wyglądać, jak mają być rozmieszczone kadry na danej stronie według naszych storyboardów i pomysłów. Okay, więc sobie naszkicowałem wstępnie według swojego storyboardu albo pomysłów. Tutaj akurat nie szkicowałem poszczególnych kadrów w storyboardzie, ale miałem napisane, że Zuza ucieka w korytarzu, spada ze schodka, ktoś się nad nią pochyla. Tak? Więc mam tę stronę A4. Mówiłem wam o tym, że pojemność kartki takiej A4 to jest około 4-8 kadrów. Policzmy, ile sobie tego wymyśliłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kadrów, tak? I jak widać, jest to już bardzo zapełnione. Mamy postać, która gdzieś tam się przyciska korytarzem, tak? Tutaj właśnie już ma halucynację, więc ten korytarz będzie się obciskał wokół niej. I teraz ja chcę poprowadzić wzrok mojego czytelnika i czytelniczki, żeby ona szła, żebyśmy zobaczyli, że przewraca się o schodek i że spada z tych schodów. Tak? Więc właśnie znów, tak jak mówiłem przy okazji tekstu, że takim wężykiem właśnie dobrze jest poprowadzić wzrok naszych czytelników, to tutaj też idzie sobie, spada i tak dalej. Tak? Znów, jeśli chcę pokazać kadr dramatyczny, to spadanie i tak dalej, to tak sobie zakomponowałem to, żeby faktycznie był pionowy, wysoki kadr, tak, żebyśmy poczuli w miarę możliwości ten akt spadania. Tak? Inaczej będzie ktoś spadał w poziomym kadrze, a ktoś jednak pionowym, gdzie pion się kojarzy z wysokością. Tak? Nie możemy naszych czytelników zmusić do tego, żeby weszli na klatkę schodową i sami zrzucili się ze schodów, żeby poczuć to samo, co bohaterka naszego komiksu, tak? Ale przez faktycznie tę wizualną reprezentację takiego pionowego kadru po takich poziomych, tak? To czujemy nagle właśnie ten upadek. Okej, ona oczywiście tam spadła z tych schodów, masuje się po głowie i nagle patrzy do góry i widzi jakiś ciemny kształt, jakąś sylwetkę człowiekopodobną. Jak to sobie zapisałem w swoim storyboardo szkico coś tam na następnej stronie, tak się okaże, że to dozorca Zbyszek. I znów, tak jak właśnie mówiłem, horror ma jakby ten prawy dolny róg jako ten moment suspensu, tak? Więc nie chcemy tutaj widzieć, że to jest dozorca, tak? Chcemy zobaczyć, że coś tutaj się czai nad nią, ona tutaj spadła, coś może skręciła kostkę, tak? I jest bezbronna w tym momencie i zaraz coś ją pożre, więc my jako czytelnicy chcemy odwrócić stronę, dowiedzieć się, co się stanie, tak? I to jest właśnie moment w horrorze, żeby to zadziałało. Wstępnie sobie naszkicowałem, tak, te elementy i znów, tak, jeśli chcę zadbać o to, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, to z ekierką mogę to wszystko ładnie sobie wymierzyć. Tak? Albo jeśli ma się pewną rękę, to można też po prostu narysować odręcznie. Zauważcie, że każdy kadr jest osobnym kształtem, osobnym prostokątem i one się nie stykają. Pomiędzy nimi jest przestrzeń międzykadrowa. Przestrzeń międzykadrowa w komiksie ma różne funkcje. Polecam wam książko-komiks
zrozumieć komiks, to się nazywa, Scotta McClouda. Zostało to wydane w Polsce przez Kulturę Gniewu i na pewno, jeśli te warsztaty Was zainteresowały, a chcecie się naprawdę wkręcić w rozumienie komiksu jako czytelnicy i też właśnie rozumienie komiksów, komiksowych już subtelności jako twórcy, a nie znacie tej książki, to koniecznie kupcie sobie Zrozumieć komiks i faktycznie zobaczycie, że otworzy Wam to oczy. Komiks, co będzie tutaj dobrze widać, działa tak jak każdy film, każdą animację, którą oglądacie, na bazie planów, czyli na bazie tego, jak blisko kamera jest akcji. W przeciwieństwie do youtuberów albo do takich warsztatów jak tutaj, gdzie mamy statyczną kamerę pokazującą właściwie mnie przez cały czas w takim samym kadrze, to żeby faktycznie emocjonalnie rezonowały filmy i komiksy, tak, to kamera jest czasem bliżej, czasem dalej. Tak? Więc w pierwszym kadrze będę rysował Zuzę, która się przekrada. Normalnie bym włożył o wiele więcej czasu w szkic, tak? Tutaj sobie dosłownie kilka kresek postawiłem, żeby to w ogóle wiedzieć, gdzie co ma być. Więc tutaj się zaciska wokół niej klatka schodowa. Ok, i tutaj mamy plan pełny, tak? Gdzie widzimy naszą bohaterkę od stóp do głowy, tak? Całą zajmującą ten kadr, plus jakieś dodatkowe informacje wizualne. Tak? Teraz na przykład zrobię detal, czyli bliski plan jakiegoś fragmentu, stopy w tym wypadku. Nagle się pojawiły schody, tak, i Zuza będzie po nich spadała. Jak najwięcej informacji wizualnej, żebyśmy rozumieli tę przestrzeń, więc jakąś balustradę tutaj rysuję, klatki schodowej. Więc tutaj mamy plan ogólny, tak? Tutaj mieliśmy plan pełny, gdzie ona zajmuje całą wysokość kadru. Tutaj z kolei kamera stoi dalej, tak? Żebyśmy zobaczyli faktycznie, że ona spada, że jest jakaś wysokość tego i tak dalej, tak? Więc teraz ona tutaj się łapie za głowę. Jeśli to nie jest komedia, jeśli nie chcemy właśnie pokazywać, że to ma być zabawne, to nie rysujemy jakichś gwiazdeczek wokół głowy i tak dalej, tak? Tylko normalnie powinniśmy pokazać, że trzyma się po prostu za głowę. Możecie właśnie sami pozować, sobie zobaczyć, jak wygląda takie trzymanie głowy. Ok, to widzimy tutaj fragmenty kolan, więc wiemy, że ona siedzi, tak, trzyma się za głowę, widzimy właśnie te schody za nią, więc wiemy, że ona spadła z tych schodów. Teraz mamy plan średni, tak, czyli od pasa w górę, tak, żebyśmy zobaczyli tę twarz, tę głowę trzymaną ręką, tak, bo to jest istotne, żebyśmy zobaczyli, że ona masuje tę głowę obolałą i że ma niezadowoloną minę. Okej, tak, więc teraz mamy tę ciemną postać, jakąś ludzkopodobną, tak, ale właśnie
jakoś zniekształconą i ona odkłada tę rękę od głowy, którą masowała, żeby właściwie złapać się za usta, tak, przerażona tym, tym nadchodzącym potworem. Tutaj z kolei jest już zbliżenie, tak? Skupiamy się głównie na emocjach jej twarzy. Więc już bez wchodzenia w szczegóły i w dokładną rozpiskę tego, jakie są plany i tak dalej, tak? Wystarczy, żebyście sobie obejrzeli dzisiaj jakąś kreskówkę, jakiś film i spróbowali właśnie przyjrzeć się, jak blisko kamera stoi bohaterów bardzo w każdej konkretnie scenie, co tak naprawdę filmowcy próbują nam pokazać w tej scenie, tak? Czy właśnie emocje, czy akcje, czy przestrzeń i tak dalej. Spróbujcie przełożyć to doświadczenie, które wyciągniecie z takiej analizy filmu, tak, na własne komiksy, więc umiejscawiając odpowiednio kamerę. Więc widzicie, że w ten sposób, tak, powstała dość szybko, bardzo szkicowo i mało profesjonalnie wyglądająca może, ale powiedzmy spełniająca swoją funkcję, plansza komiksowa, tak? Więc normalnie, zgodnie z tym storyboardem, to jest druga z sześciu, akurat robiłem drugą z sześciu plansz. Jeszcze powinienem tutaj dorobić pięć plansz i miałbym taki sześcioplanszowy odcinek, który mógłbym właśnie potem umieścić w gazetce szkolnej. Skupmy się teraz na chwilę na moim instagramowym, autobiograficznym komiksie, tak? Więc znów, tutaj ma mieć kwadratowy format. Trochę origami i mamy kwadrat zamiast prostokątu, tak? Więc może dla niektórych z was, którzy potrzebują ruchu dłoni, tak, i faktycznie przestrzeni na to, żeby rysować, to faktycznie taki większy format się przyda. Przy czym znów pamiętajcie, że ten format, tak, na Instagramie, jak sobie sfotografujecie to albo zeskanujecie, tak, będzie wyświetlany na telefonie, który zrobi z tego taki malutki kwadracik. Tak, więc nie możecie pisać małych liter, tak, tylko faktycznie trzeba na przykład napisać wiesz, że otworzyli nową siłownię obok nas. Najpierw napisałem tekst, potem obrysowałem dymkiem. Tutaj jest dużo białej przestrzeni, więc tak naprawdę to bardzo brzydko zrobiłem, jeśli chodzi o justowanie. Gdybym faktycznie miał profesjonalnie to przygotować do publikacji, to bym jednak najpierw ołówkiem naszkicował ten tekst i bym dbał o to, żeby nie było takiego jednego słowa gdzieś na końcu i nagle jakiejś długiej, pustej przestrzeni, tak? Tylko gdzieś może bym to nas tutaj wrzucił, tak, obok nas, i wtedy miałbym taki prostokąt. Tutaj byłoby trochę wolnej przestrzeni, ale nie taki ogromny, długi, pusty rząd, tak? Więc to na przykład jest kiepskie światło. Na moich błędach też mogę wam pokazać, czego nie robić w komiksie. Tutaj to miałem rysować prościej, więc może nie patczakowo, tak? Ale faktycznie narysuję w uproszczony sposób moją dziewczynę, która mi o tym mówi. Moja dziewczyna tak nie wygląda, więc jak zobaczy się w tym filmie, to się załamie. Ja też tak aż karykaturalnie nie wyglądam. Ale chodzi o to, żeby prosto narysować. I znów, w komiksie bardziej realistycznym, gdzie istotna była przestrzeń, tak, to musiałem dokładnie pokazać, jak się Zuza porusza, że się przewraca o schody. O, no właśnie, tutaj patrzcie, jest balustrada, tutaj nie ma tej balustrady. Tak? Dobrze byłoby, żeby o takie rzeczy dbać. Tak? Więc też możemy tutaj na przykład już zacząć pokazywać, że
O, tak, jest tutaj balustrada, więc też przeglądajcie się swoim planszą wszystkim, sprawdzajcie, czy wszystko się zgadza, ubrania, elementy różne, czy jak ktoś trzyma jakiś przedmiot w prawej dłoni, to czy w następnym kadrze nie trzyma w lewej dłoni na przykład, tak, i tak dalej. Czy ja tutaj potrzebuję więcej informacji wizualnej? Może nie, tak? Jeśli chcę, żeby to było jasne, że na przykład jest w domu, to może faktycznie warto w takim razie dać jakieś elementy, tak? Co może być domowego, tak? Może być na przykład regał z książkami. Jakiś na przykład, nie wiem, komputer tutaj, albo telewizor, cokolwiek, tak? I już tutaj nagle robi nam się jakaś przestrzeń, powiedzmy bardziej domowa, która będzie w kontraście do na przykład siłowni. Tutaj mamy jeden jakby obrazek do Instagrama, do naszej galerii, do naszego postu, tak, tej karuzeli, ale tak naprawdę to jeśli na przykład mam sekwencję, gdzie pokazuję siebie na siłowni. Narysuję sobie tylko krzyż, żebym wiedział, żeby nie dociągać wszystkiego do tego, żeby stworzyć przestrzeń międzykadrową. W tej sekwencji nie będzie dialogów, więc nie muszę się zastanawiać nad tym, jak upchnąć dymek w poszczególne kadry. Będzie szybki montaż mnie na siłowni. Ok, więc tutaj jestem na jakimś rowerku. Tutaj jestem na jakimś wioślarzu. Widzicie, że kilka kresek sobie stawiam ewentualnie, żeby pokazać, gdzie jest ruch i tak dalej. Tak? Ok, tutaj jestem na spokojnie, tu już zaczynam się pocić. Tak? Więc też zastanawiajcie się, jak możecie nawet właśnie w prostych rysunkach pokazywać takie rzeczy jak mijanie czasu, tak? I tak dalej. Więc tutaj mamy właściwie plany, coś pomiędzy średnim i pełnym, tak? Powiedzielibyśmy plan amerykański może. Już wiemy, że jestem w tej siłowni, tak? Więc już dwa dalsze plany zrobiliśmy, więc teraz... Mam się jeszcze bliżej, tak? Już tutaj totalnie się pocę i już na przykład te kreski, tak, te kreski ruchu nie będą takie ładne i zaokrąglone, tylko już będą rozedrgane, tak? No bo już męczę się z tym wszystkim. Mimo wszystko znów muszę oddalić trochę kamerę, żeby pokazać, na jakim jestem urządzeniu, że tam podnoszę nogami. Tutaj zaciskałem zęby, a tu już wręcz krzyczę z bólu. Muszę pamiętać o brodzie. Dobrze oczywiście, żeby jeśli trzeba robić coś tak bardzo skomplikowanego jak maszyny do ćwiczeń, albo rowery, albo jakąkolwiek inną machinerię, to mamy nasze magiczne urządzenia pod tytułem telefony z internetem i dobrze jest właśnie przyjrzeć się, jak tak naprawdę te wszystkie urządzenia powinny wyglądać. Więc widzimy, że to jest sekwencja, która nie tylko pokazuje
mnie ćwiczącego, ale mnie, więc jakby nie tylko chodzi o dzianie się, i to jest bardzo ważne, tak, w komiksie i właściwie w każdym innym medium, tylko chodzi o te emocje, tak, czy ten złodziej jest pewny siebie, czy sam się stresuje, czy strażnik, który tam stoi w rogu, podejrzewa, że osoba, która właśnie weszła do banku, jest złodziejem. Jak on się zachowuje, tak? Jak się zachowa osoba, do której podejdzie złodziej, tak? Jak się zachowają osoby w tym banku? Jeśli oglądaliście jakąkolwiek scenę napadu na bank w jakimś filmie czy w serialu, tak? To zobaczycie, że te wszystkie kwestie związane z emocjami wszystkich uczestników tego wydarzenia są tym, co naprawdę jest ważne w tej scenie. I to tyczy się nie tylko tak dramatycznych, wielkich wydarzeń jak napad na bank, ale coś tak bardzo prostego, jak po prostu ćwiczenie, tak? Tutaj w tym autobiograficznym komiksie. Więc widzimy coraz większy wysiłek, coraz ciaśniejsze, bliższe plany, tak? Więc jakby już nie tylko jakby więcej kropelek potu, nie tylko rozedrgane linie wokół rąk i nóg, tak? Ale też same kadry zacieśniają się tutaj trzeci i czwarty, tak? Wokół mnie, jakbym już naprawdę nie mógł wytrzymać, tak? Jakby to wszystko zasklepiało się niczym ta fantasmagoryczna rzeczywistość halucynogenna w tej planszy, gdzie Zuza ucieka przed rozpadającym się blokiem. Okej, więc nie będę wam już teraz faktycznie rysował reszty tych komiksów, bo nie o to w tym chodzi. Tak? Mam nadzieję, że zademonstrowałem wam faktycznie bardzo szybko, bardzo pobieżnie coś, co tak naprawdę wymaga lat nauki. Przede wszystkim świetnie jest, żebyście po prostu czytali komiksy. Są świetne komiksowe sklepy, jak ja ta, w której obecnie siedzę. Są biblioteki coraz lepiej wyekwipowane w komiksy, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Fantastyczne rzeczy, więc odwiedźcie swoją lokalną bibliotekę i zobaczcie, co tam mają w ofercie. I faktycznie czytajcie, analizujcie komiksy, próbujcie sobie zinterpretować jakieś sceny, które wam się podobają w waszych komiksach ulubionych i zobaczcie, jak to faktycznie działa, tak? Inaczej to będziecie odbierać, jeśli po prostu sobie czytacie daną scenę, a inaczej, kiedy spróbujecie tę scenę rozrysować, a tym bardziej w swoim stylu na przykład rozrysować, albo wziąć założenia danej sceny, okej, ktoś kogoś goni przez las, i to trwa 3 strony, a teraz zamknę ten komiks i spróbuję samemu albo sama narysować scenę, jak ktoś kogoś goni przez las i mam na to 3 strony, ale nie robię tego kopiując kadr po kadrze, tylko po prostu po swojemu, tak? I zobaczycie, jak to wszystko działa, jak to uaktywni w was pokłady wyobraźni i analitycznego myślenia. Kończy się nasz czas wspólny. Spędziliście ostatnie 3 odcinki razem ze mną, Danielem Chmielewskim, scenarzystą i rysownikiem komiksów i z Fundacją Sentio, która zadbała o możliwość powstania tych warsztatów. I wszystko było kręcone właśnie w JAC-ie, Centrum Popkultury w Warszawie. Dziękuję wam i do zobaczenia.